Telewizja w Polsce.pl Edyta Hołdyńska. Witam Państwa i zapraszam na przegląd prasy we wtorek, 22 stycznia. I zaczynamy dzisiaj wyjątkowo od prasy kolorowej, bo zazwyczaj biorę. Na, pierwszą, na pierwszy rzut na tę tapetę tę prasę bardziej poważną, ale dzisiaj mamy tutaj ważne rzeczywiście informacje. Matka zabójcy Stefana W. zdecydowała się mówić: Nigdy się go nie wyrzeknę, powiedziała. To jest najtrudniejsze. Jako matka wciąż go kocham. Tylko rozpaczam, że zrobił coś strasznego, wyznaje Jolanta, matka Stefana W., który w bestialski sposób zamordował Pawła Adamowicza. W wywiadzie opowiada o życiu przed i po zbrodni. Co się kryje za kłamstwem szefa ochrony, to też jest bardzo ważna informacja. Szczegóły śledztwa po śmierci Pawła Adamowicza, 70 przesłuchanych, zabezpieczona dokumentacja Stefana wóz z zakładu karnego, powołani biegli z zakresu medycyny sądowej, zarzuty dla szefa. Ochroniarzy. To właśnie szef ochrony został wczoraj zatrzymany. Dariusz S. wprowadził w błąd policję, wprowadził w błąd śledczych, prokuraturę także, mówiąc o tym, drodzy Państwo, że zabójca posługiwał się podrobioną plakietką z napisem media, aby wedrzeć się na scenę i zadać śmiertelne ciosy Pawłowi Adamowiczowi. Okazało się natomiast, że żadnej plakietki nie był. Było, zresztą jak mówiły ustalenia portalu w polityce.pl Stefan W. Drodzy państwo przedarł się przez barierki. Nie było żadnej plakietki. To było wszystko kłamstwo szefa ochrony, który został wczoraj zatrzymany. To zwolniony ze służby policjant ze znakiem zapytania, według naszych informacji, czyli informacji faktu, Dariusz S pracował w Komendzie Miejskiej w Gdańsku, miał odejść ze służby po tym, jak pobił swojego znajomego w lipcu 2016 roku. Do dziś nie rozpoczął się proces w tej sprawie. Kolejne fakty mm, ukazują się nam po tej tragicznej zbrodni. Kolejne fakty, które tak naprawdę potwierdzają, no i zadają coraz Coraz większe znaki zapytania temu, jak była zabezpieczona ta impreza. Myśmy o tym rozmawiali już w ubiegłym tygodniu. W środę w programie proszę to wyjaśnić choćby. O tym, jak była zabezpieczona ta impreza, czy na pewno zostały spełnione wszystkie formalne wymogi. Otóż tą najbardziej zatrważającą, szokującą informacją jest to, że ta impreza wydaje się od razu w domyśle impreza masowa właśnie nie została jako taka zgłoszona została zgłoszona jako zajęcie pasa ruchu drogowego, wobec czego organizatorzy nie byli zobowiązani do wypełnienia szeregu tych formalnych, Wymagań, które stawia ustawa, która, no właśnie, zabezpieczałaby być może tę imprezę o niebo lepiej, gdyby ona była tak zgłoszona. No i właśnie ta ochrona musiałaby spełnić szereg większych wymogów. Byłaby tam obecna także policja w większej ilości, karetka musiałaby być tuż za sceną. No i to są wszystko takie szczegóły, ale które w obliczu śmierci są bardzo ważne, w obliczu zbrodni, są bardzo ważne, no i każą nam zadać pytanie o bezpieczeństwo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tamtej imprezy w Gdańsku, podczas której doszło do tej tragedii. Doszło do tragedii a rozmawia dzisiaj z nami z mediami matka mordercy, która wyznaje: "Urodziłam syna, który zabił. Nadal jestem matką. Urodziłam syna, który zabił człowieka i muszę z tym żyć. Nigdy się go nie wyrzeknę", powiedziała matka. Wstrząsające słowa matki Stefana W., zabójcy prezydenta Gdańska, padły w rozmowie z dziennikarzem dużego formatu gazety Wyborczej. Jolanta W. przeprasza za syna i błaga o wybaczenie jako matka. Wciąż go kocham tylko rozpaczam że zrobił coś strasznego tyle osób skrzywdził prezydenta jego rodzinę nas a ja nadal jestem matką urodziłam syna który zabił człowieka kobieta w dzień poprzedzający zbrodnie wzięła ślub cywilny ale syn już się na nim nie pojawił matka sprawcy opowiada że widywała czasem prezydenta bo pracuje w jednej z placówek oświatowych w Gdańsku Jolanta W rozpaczliwie błaga o zrozumienie jej sytuacji tak bardzo bym chciała prosić żonę oraz rodziców pana prezydenta o wybaczenie. Przepraszam za moje dziecko. Jolanta W. wiedziała, że jej syn jest bardzo niebezpieczny, a po wyjściu z więzienia może zrobić coś złego. Ostrzegała policjantów, mówiła, że jej syn nie powinien być na wolności. W trakcie ostatniego listopadowego widzenia znów mówił, że wydarzyła mu się krzywda powiedziała matka mordercy. Zdrowie mi zniszczyli, powtarzał i yy, że zrobi coś spektakularnego. Wystraszyłam się. Niektórzy z rodziny nie chcieli go już odwiedzać. Syn niemal dwa lata spędził w izolatce. W końcu pozwolono nam przynieść mu mały telewizor. Pewnego dnia po, powiedział, że z tego telewizora wychodzą głowy. Zawieźli go do Szczecina, gdzie stwierdzono schizofrenię paranoidalną. Przez ostatni rok Stefan W. przebywał w zakładzie w Gdańsku Przeróbce. Wyszedł w sobotę 8 grudnia, spod bramy odebrali go bracia, zabrali na obiad i zakupy do centrum handlowego i poleciał do Warszawy, dodaje matka mordercy. No i apele o zaprzestanie nienawiści, o walkę z tą nienawiścią nie odpuścimy, będziemy piętnować agresję, piszą dziennikarze, faktu. Te apele zresztą płyną z każdej strony, także ze strony rządowej. Jak to dzisiaj sieje te nienawiści. Kto dzisiaj mówi tą mową nienawiści, to już pozostawiam państwa ocenie, bo rzeczywiście z każdej strony apele płyną, ale nadal jest przerzucanie się winą, obarczanie winą za morderstwo Pawła Adamowicza właśnie obozu rządzącego. Adamowicz na celowniku telewizji Polskiej. To choćby dzisiejsza gazeta Wyborcza pod takim szokującym wydaje się w obliczu tej tragedii, w obliczu śmierci tytułem telewizja Polska zapowiada pozwy lub wytaczanie spraw karnych za sugestie, że jej programy mogły się przyczynić do zabójstwa Pawła Adamowicza. Ta sama telewizja masowo emitowała materiały szkalujące prezydenta Gdańska. W ten sposób pisze Gazeta Wyborcza. Oczywiście informując, to prawda o tym, że telewizja Polska zapowiada pozwy lub wytaczanie spraw karnych za sugestie, że jej programy mogły się przyczynić do zabójstwa Pawła Adamowicza, no ale już ten. Tytuł w obliczu tego, co się wydarzyło, jest no, prowokujący, to mało powiedziane, bardzo taki wyrazisty i, i właśnie i właśnie takie zadanie pewnie ma spełniać właśnie sprowokować znowuż telewizję polską, chociażby. Procesy mają być wytoczone Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, dziennikarzowi wyborczej Wojciechowi Czuchnowskiemu i prawnikowi profesorowi Wojciechowi Sadurskiemu. A przypomnijmy, że dziennikarz Gazety Wyborczej. Wojciech Czuchnowski napisał, że w więzieniu Stefan W. zapewne naoglądał się TVP Info, i to właśnie miało go pchnąć do tego mordu, do zadania trzech śmiertelnych ciosów nożem Pawłowi Adamowiczowi. I właśnie za to chce pozwać Gazeta Wyborcza. Za to, no bo ta informacja została już oficjalnie zdementowana. Służba więzienna powiedziała, że TVP Info na pewno nie mógł się naoglądać Stefan. Pan w Wojciech Czuchnowski po prostu. No chciał, chciał przerzucić winę na Telewizję Polską która w jego ocenie jest mocno mocno propagandowa Dulkiewicz porządzi Gdańskiem to kolejna z informacji Gazety Wyborczej przedterminowe wybory prezydenta miasta odbędą się 3 marca tak zadecydował premier Mateusz Morawiecki jest niemal pewne, że następczynią zamordowanego Pawła Adamowicza będzie jego pierwsza zastępczyni czyli Aleksandra Dulkiewicz co ważne w tych wyborach nie pojawi się, nie wystartuje kandydat prawa i sprawiedliwości, najprawdopodobniej nie wystartuje także kandydat Platformy Obywatelskiej. A co ważne i co przypomniał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Platforma Obywatelska przecież nie wspierała już w ostatnich wyborach samorządowych Pawła Adamowicza. Przypomniał o tym, mówiąc, że Platforma Obywatelska w zasadzie zostawiła Pawła Adamowicza, opuściła go w tym ostatnim okresie. Drodzy Państwo, przechodzimy jeszcze do kolejnych wydań gazet codziennych. Nienawiść to nasz problem, pisze Rzeczpospolita. Słowa ojca Wiśniewskiego w takim samym stopniu odnoszą się do mnie, jak i do Grzegorza Schetyny, mówi prezydent. Blisko 90% respondentów mowę nienawiści uznaje za problem istotny, a 80% spotkało się z nim osobiście. To sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej. Mowę nienawiści najczęściej spotykamy w telewizji. I na portalach społecznościowych, rzadziej w prasie, na ulicy, w radiu. O konieczności walki z tym zjawiskiem po śmierci prezydenta Gdańska mówi coraz więcej osób. A najdobitniejsze słowa padły podczas pogrzebu Pawła Adamowicza z ust ojca Ludwika Wiśniewskiego. Paradoksalnie to dobrze, że Polacy uznają mowę nienawiści za poważny problem, mówi profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, którą cytuje Rzeczpospolita. No i zwraca uwagę także na bardzo ważne wydarzenie ekonomiczne. Z dzisiaj. Mocne polskie akcenty forum w Davos. Prezydent Andrzej Duda będzie jednym z uczestników rozpoczynającego się właśnie światowego forum ekonomicznego w Davos. Spotka się między innymi z brazylijskim prezydentem, ale także z niemiecką kanclerz, z sekretarzem generalnym NATO. Weźmie udział w dyskusjach o relacjach transatlantyckich i o naszym regionie, a także w zamkniętym panelu o Bliskim Wschodzie. Głównym tematem tegorocznego forum w Davos jest globalizacja. 4.0 W wielkim, nieobecnym konferencji będzie prezydent Donald Trump. Mimo to, polityka USA z pewnością będzie jednym z głównych tematów dyskusji. Drodzy Państwo, my także do Davos będziemy jeszcze zaglądać za chwilę kolejny punkt na naszego programu. Zapraszam Państwa już teraz bardzo serdecznie.